Zapraszam serdecznie do lektury 59. numeru kwartalnika Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego GUARD poświęconego oduczaniu, deskillingowi oraz epistemologiom niewiedzy w obszarze sztuki współczesnej i jej historii. Wśród autorów znajdziecie Państwo Kubę Schroedera, Arkadiusza Półtoraka, Jakuba Depczyńskiego i Bognę Stefańską, Dave'a Beacha, Karolinę Kolendę, Marcina Lachowskiego, Tatianę Mironową, Agnieszkę Bandurę oraz mówiącą te słowa Annę Markowską. Schroeder w tytule swojego artykułu używa słowa dziwne, a inspiruje się esejem Jerzego Ludwińskiego z 1971 roku Sztuka w epoce postartystycznej. W najbardziej profetycznym jego fragmencie Ludwiński pisał: bardzo prawdopodobne, że dzisiaj nie zajmujemy się już sztuką. Po prostu przegapiliśmy moment, kiedy przekształciła się ona w coś zupełnie innego. Coś, czego nie potrafimy już nazwać. Jest jednak rzeczą pewną, że to, czym zajmujemy się dzisiaj, posiada większe możliwości. Depczyński ze Stefańską zajmują się sztuką użyteczną i praktykami artystycznymi wobec kryzysu klimatycznego. Półtorak koncepcję oduczania łączy z uczeniem się na nowo, twierdząc, że instytucje sztuki współczesnej powinny uczyć się od klubów techno. Mironowa opowiada o zaskakującej wystawie w prywatnym mieszkaniu w Moskwie. Beach, zajmując się deskillingiem, ukazał, jak bardzo on był pozorny, bo artysta stwórcy zmienił się w nadzorcę. Lachowski zajmuje się zmianą roli artysty z wytwórcy na kuratora i kolekcjonera. Kwestie deskillingu i autorstwa zajmują też Kolendę, ale jej perspektywa jest posthumanistyczna. Bandura przyjęła na siebie rolę enfant terrible i zajmuje się oduczaniem teorii samego Martina Heideggera. A redaktorka numeru kwestionuje m.in. modernistyczny paradygmat planowania, uznając go za aktywność technokratyczną i o zgrozo propaguje ignorancję, jednak tylko pod warunkiem, że jest to tak zwana ignorancja miłująca, bo choć wiele musimy się oduczyć w obszarze sztuki, to z pewnością nie powinniśmy się oduczać ani miłości, ani zaufania i szacunku. Z jednej strony zajmuje nas sztuka użyteczna, z drugiej bolejemy nad tym, że to, co niedopowiedziane, niejasne, nie dające się zinstrumentalizować, co trwa w domenie niepewności, niespodzianki, musi dziś zostać jak najszybciej przetłumaczone na uniwersalny język zysków i strat. Jest też dużo o porażce, która nie jest niczym złym, ponieważ otwiera nowe szanse. Zapraszam do lektury 59. numeru GUARD.